Cześć, witajcie w kolejnym Astroporanku na kanale AstroHobby. Dzisiejszy Astroporanek zaczynamy od tego, że firma SpaceX przekształca zakupione platformy wiertnicze na nowe platformy startowe. Według Elona Muska budują oni pływającą platformę kosmiczną o nazwie Deimos i planują rozpocząć z niej starty rakiet już w przyszłym roku. Firma ma również plany na bliźniaczą platformę o nazwie Phobos. Obie platformy nazwane są po księżycach Marsa, co stanowi lekkie odejście od humorystycznego nazewnictwa, takiego jak barki Of Course I Still Love You oraz Just Read the Instructions. To wyraz ambicji Elona Muska na rzecz stałej osady marsjańskiej, która stanie się możliwa dzięki statkom kosmicznym Starship, mogących wynosić dużą liczbę pasażerów oraz tony ładunków w przestrzeń kosmiczną, w tym na Marsa. Platformy będą wykorzystywane zarówno do startów, jak i lądowań rakiet, głównie wspomnianego już statku Starship, który znajduje się cały czas w fazie rozwoju. Co ciekawe, takie platformy startowe na oceanie mogą umożliwić wygodne podróżowanie hipersonicznie z punktu do punktu na Ziemi. Pasażerowie mogliby za ich pomocą dostać się na przykład z Nowego Jorku do Pekinu w mniej niż pół godziny. Musk pierwotnie planował, że platformy będą gotowe do końca 2021 roku, jednak jak wiele z jego ambitnych harmonogramów, opóźnienia w ich rozwoju spowodowały, że zostało to przesunięte nawet na 2022 rok. Kawałek kosmicznego śmiecia uderzył w ramię Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale według agencji biorących udział w operacji nie powinno to mieć wpływu na działanie w najbliższym czasie. Operatorzy zauważyli dziurę w ramieniu Canada Arm 2 dostarczonym przez Kanadyjską Agencję Kosmiczną, które działa na orbicie od 2001 roku, podczas rutynowej kontroli 12 maja. Nazwali dziurę szczęśliwym trafem, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki rozmiar ramienia, które ma 17,6 metra długości, oraz średnicę zaledwie 35 cm. Wielkość dziury nie jest widoczna na zdjęciach, ani to, czy odłamki przeszły na wylot. Wygląda jednak na to, że praca Canada Arm 2 w utrzymaniu stacji kosmicznej w dobrym stanie może być kontynuowana bez przeszkód. Szczątki orbitalne są coraz większym problemem na niskiej orbicie okołoziemskiej ze względu na liczbę startów satelitów CubeSat, które docierają tam we flotach dla usług szerokopasmowych i innych zastosowań. Chociażby SpaceX wysyła teraz partię Starlinków w kosmos prawie co tydzień. Niektóre z orbit tych obiektów przecinają się z orbitami, na których działa stacja kosmiczna, ale naturalny pył kosmiczny i inne obiekty również stanowią zagrożenie. Orbitujące załogi widziały wcześniej dziury takie jak dziura po kuli, o której kanadyjski astronauta Chris Hadfield tweetował podczas swojej ostatniej misji w latach 2012-13. Uszkodzenia spowodowane przez skały kosmiczne bądź orbitujące śmieci są jednym z głównych zagrożeń dla działania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wraz z naturalnym starzeniem się elementów, jako że części znajdują się na orbicie od 1998 roku. NASA walczy z problemem starzenia się poprzez regularną konserwację oraz wymianę części. Nowa Zelandia ogłosiła we wtorek, że podpisała umowę kosmiczną z NASA, a to wszystko w momencie, gdy nowozelandzki przemysł kosmiczny zaczyna się rozkręcać. Nowa Zelandia stała się 11. sygnatariuszem porozumienia Artemis Accords, planu współpracy kosmicznej i wspierania planów Amerykańskiej Agencji Kosmicznej dotyczących powrotu ludzi na Księżyc do 2024 roku i rozpoczęcia historycznej misji na Marsa. Minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii, Nanaya Mahuta, powiedziała, że Nowa Zelandia jest jednym z zaledwie garstki narodów zdolnych do wystrzeliwania rakiet w kosmos. Ponadto kraj ten jest szczególnie zainteresowany upewnieniem się, że minerały pobrane z Księżyca bądź innych miejsc w przestrzeni kosmicznej są wykorzystywane w sposób zrównoważony. Kalifornijska firma Rocket Lab, która specjalizuje się w umieszczaniu małych satelitów na orbicie, przeszła do historii Nowej Zelandii 4 lata temu, kiedy wystrzeliła testową rakietę w kosmos z odległego półwyspu Mahia, a w 2018 roku rozpoczęła komercyjne starty. Założyciel Rocket Lab, Peter Beck, Nowozelandczyk, powiedział, że podpisanie porozumienia jest świadectwem rosnącej roli kraju w przemyśle kosmicznym i otworzyło drzwi do współpracy z NASA.
Wkrótce może też powstać drugie nowozelandzkie miejsce startowe. Rząd tego kraju ogłosił we wtorek, że współpracuje z rdzennymi Maorysami w celu zakupu ich ziemi w regionie Canterbury, aby rozwinąć miejsce startów kosmicznych. Szacuje się, że nowozelandzki przemysł kosmiczny jest wart 1 200 000 000 dolarów, a przemysł kosmiczny generuje około 250 milionów dolarów rocznie. Czy na dnie podpowierzchniowego oceanu Europy, Księżyca Jowisza, mogą istnieć aktywne wulkany? Na to wskazują nowe badania oraz symulacje komputerowe. Naukowcy mają dowody na obecność ogromnego oceanu pomiędzy lodową powierzchnią Europy a jej skalistym wnętrzem. Jednak badanie opublikowane niedawno w Geophysical Research Letters prezentuje bardzo dokładnie, jak skalista część Europy wygina się i nagrzewa pod grawitacyjnym wpływem Jowisza. A to wskazuje, że Księżyc może mieć wystarczająco dużo wewnętrznego ciepła, by częściowo stopić warstwę skał. Proces ten mógłby doprowadzić do powstania wulkanów na dnie oceanu. Jednak skąd bierze się wystarczająca ilość ciepła, która mogłaby stopić płaszcz Europy? Odpowiedź leży w oddziaływaniu grawitacyjnym Jowisza oraz jego księżyców. Przy każdym kolejnym okrążeniu dookoła planety, wnętrze Europy jest ściskane i rozciągane przez siłę grawitacyjną Jowisza. Ten ruch generuje energię, która wydostaje się w postaci ciepła. Autorzy badania przewidują, że obecność wulkanów jest najbardziej prawdopodobna w pobliżu biegunów Europy, bowiem na tych szerokościach geograficznych proces generowania ciepła jest najbardziej widoczny. Naukowcy przyjrzeli się również temu, jak aktywność wulkaniczna mogła zmieniać się w czasie. Jest to bardzo ważne, bo długotrwałe źródła energii mogłyby dać szansę na rozwój potencjalnym organizmom żywym. W pobliżu podwodnych wulkanów powstają kominy hydrotermalne. Zapewniają one duże ilości ciepła, ale również związków chemicznych, które pochodzą z wnętrza Księżyca. Na Ziemi to właśnie wokół kominów hydrotermalnych rozwijają się niezliczone organizmy żywe, wyjątkowe, bo zupełnie niezależne od energii słonecznej. I jeżeli Europa ma swoje wulkany, jak przewidują naukowcy, równie bogate życie mogłoby rozwijać się pod jej lodową powierzchnią, na samym dnie oceanu. Naukowcy z NASA będą mieli możliwość, by przetestować prawdziwość swoich przewidywań, kiedy Europa Clipper dotrze do celu swojej podróży w 2030 roku. Sonda będzie orbitować wokół Jowisza i wielokrotnie przeleci w pobliżu Europy, by wykonać zdjęcia jej powierzchni i zbadać jej skład. Sonda pobierze również próbkę atmosfery Księżyca. Obserwacje powierzchni i atmosfery Europy dadzą naukowcom szansę, by dowiedzieć się więcej o jej wewnętrznym oceanie. Europa Clipper zbada również pole magnetyczne Księżyca i jego grawitację. Anomalie, szczególnie w pobliżu biegunów, pomogą potwierdzić obecność przewidywanej aktywności wulkanicznej. I tą wiadomością kończymy dzisiejszy Astroporanek. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas i że usłyszymy się w kolejnym materiale. Kosmiczna piona.